Pod poprzednim odcinkiem z Detrana wbiliście próg lajkowy. Dlatego też jesteśmy na kolejnej mapce i znowu nagrywam odcinek z Detrana, także witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Jawor. Zasubskrybuj ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz. I dopiero co to odpaliłem i jestem tutaj. To nie tak, że zaczynam to w trakcie poziomu, tylko tak się zaczął Detran. A, no i przypominam wam jeszcze oczywiście o regularnych giveawayach dla moich wspierających składem Jaworski przez 3 sy. Zresztą też jestem mega wdzięczny każdemu wspierającemu, który wpisuje owy kodzik w sklepie Fortnite. Ale w każdym razie, jeżeli chcesz wygrać skinka, tak jak ten oto tutaj kolega, to wystarczy, że wpiszesz kod Jaworski przez 3 sy, zasubskrybujesz ten kanał i w komentarzu napiszesz nick, który mnie wspierasz. A my już, słuchajcie, przechodzimy do Detranu. A, no i ten odcinek oczywiście jest nagrywany na streamie, na Twitchu. Twitch.tv/Jawor, streamy są co drugi dzień. Polecam serdecznie. 3, 2, 1 i my startujemy. I generalnie jest to 100-levelowy Detran, który podobno jest łatwy i na którym podobno nie będę się wkurzał. Czy tak faktycznie będzie? Przekonajmy się. Okej, wyskoczyłem i chyba... O, odbiłem się od skrzynki. Bardzo ciekawa rzecz. A my musimy przejść ten poziom i zrobić tutaj zapewne coś takiego i coś takiego. Mamy to. Bardzo fajny Detran, dość kreatywny, przynajmniej taki się wydaje na sam start. Są tu jednak rzeczy takie dość nietypowe, niecodzienne. Okej. Tutaj na kucaku, to poczekamy, aż sobie przeleci. I teraz skaczemy, hop, hop i hop. Mamy już za nami 5 poziomów. Świadczy to o tym, że jestem bardzo dobrym skoczkiem, albo o tym, że ten Detran jest po prostu prosty. Obstawiam to drugie, bo ten level też przeszedłem bez problemu. Co jest dziwne, ale... O, no i już się zaczęły schody. Okej, mamy kolejny poziom. Cyk, to się bardzo łatwo bejtuje, te trapy. To są chyba najłatwiejsze trapy do zbejtowania. Mamy poziom numer 10 i coś nas zabiło, nie mam pojęcia, co to było. Jakim cud... A, bo tu jest trap jeszcze u góry, okej. I teraz musimy zrobić skok i jesteśmy. Tutaj też pewnie będzie trapik. Czy nie ma trapika? Nie ma, ale tu jest śliski lód. I ja go właśnie przeskoczyłem. O, a to ciekawe zjawisko. Dobrze, mamy to. A, tu był trap! No to udało mi się go przelecieć na farcie. Za to tutaj nie ogarniam totalnie, co się dzieje. Skaczemy gdzieś. A, teraz musimy pójść w bok. Hop. I teraz znowu do przodu i jesteśmy. Poziom 14. Ja nie mogę, jak fajnie się nie wkurzać na Detranie. Już myślałem, że się wkurzał po tych słowach, ale jak widać nie. Chillera. Mamy to. 16 poziom. Cyk. Cyk. A, bo ja miałem ten efekt lodu na sekundę. Ale na szczęście na sekundę poziom 17. Jestem ciekaw, po co są te trapy, bo po coś one są. Przekonajmy się, zbejtujmy. Ja wiem, jaka jest opcja na to, żeby to zbejtować. Czekajcie. I teraz jakbym szybko przebiegł. Szybko, 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 ładuj się. Kurde, myślałem, że się uda. Tip Edge. Dobra, S. Wystarczy tipa tutaj słuchać, tip jump. Znaczy czytać, nie słuchać. O, tu mamy, tak. Ej, ale że 90-ki nawet, w sensie 180-ki są ułatwione. Aha. No tak. Ale można i zginąć w takim przypadku. Dobra, mamy to i tym razem nie spadnę. Tym razem normalnie dojdę. A, tu nie mogę przejść, bo idę tu. Okej, hop, hop, hop. Poziom 22. No takie detrany, to ja serio mogę przechodzić. Są ekstra. Dobra. Cyk. You will do it, you can do it. Okej, to brzmi, jakby ten poziom miał być ciężki, ale jak ja mam tam wejść? Nie, tu jest coś nie tak. Tu jest ewidentnie coś nie tak? Czekajcie. A, wystarczy po prostu przebiec. Ale bejcik tutaj twórca zastosował normalnie? Jestem w szoku. Hop, hop. Jesteśmy, idziemy dalej. Ale że miałem speeda i ja tu zginąłem? Dobra, teraz jest okej. Czy ja tu już... Tam był odbijacz, nie? Był odbijacz, tak też myślałem. Dobra. Dolecę, dolecę, ale tak dość niefortunnie. I tutaj już nie mam speeda. No to zrobimy tradycyjne bejtowanko. A! Nie da się zrobić bejtowanka. Właśnie... Co jest? Co tu się stało? Okej. Przeniosłem je na kolejny poziom, nieważne, nie mam pojęcia, co to za magia była. Kicilowy ten Detran, nie wkurzam się nawet. To mi się bardzo mocno podoba. Ja lubię takie Detrany. Skip level. No jak mogę skipasę walnąć? Ja go zrobię w drugą stronę. Po co ja to skipowałem? Nieważne, nieistotne. Cyk.
cyk. Cyk. Lecimy, kolejny poziom. Spadłem sobie oczywiście. A i u góry chyba, właśnie się zastanawiam, po co jest to u góry. A tu u góry jest chyba narysowany kształt tego na dole. Tak, tak też myślałem. Ale tu jakiś czas mi płynie. A, i tu wystarczyło kozacki jest ten detran. Bardzo małe smaczki są tutaj, które mimo wszystko urozmaicają całość. Propsuję. Za to nie propsuję za ten odbijacz, bo... No naprawdę, Paweł. To dopiero pierwsze poziomy. Nie ma co się denerwować. Teraz się uda. Łatwiutko. Znaczy, no nie było tak łatwo. Tu obstałem, że muszę iść pod rurami. Let's go po raz kolejny, no naprawdę! Dobra, mamy to. Poziom 34. Aha. Okej. Okay. Że to się nie działa, ten trap. Jesteśmy. Poziom 36. Tutaj nas wbija w kozi róg. I jak ja mam z tego koziego rogu wyjść? O, jestem. Dobra, udało się. Poziom 37. Skip. My skipa nie walimy. Przynajmniej spróbujemy nie walić, oczywiście. Nie ma po co. O, dobra, mamy to. Poziom 4.0. Okej, okay, tu wystarczy chyba to tak przejść. Cyk, cyk, cyk. A czy ty możesz tam wskoczyć? Czemu to się gliczuje? Dobra. Aha, no tak. Zapomniałem, że tu są chamskie trapy przecież. Dobra, no i znowu wpadłem w to samo. Dobra, jesteśmy na ścianie, teraz trzeba było skoczyć. No przecież czemu, Paweł, spacji nie nacisnąłeś? Tym razem się uda. Jesteśmy. Poziom 42. Teraz się nie zbejtowałem, za to tu pewnie się też nie zbejtuję. Let's go. Za to muszę bejtować, ale ja normalnie tutaj grę słów stosuję. Jak ja chyba mądry chłopak jestem. Wmawiam sobie, wiecie jak to jest, widzowie, nie? Ktoś musi sobie wmawiać. Muszę jakoś tam do góry też skoczyć, to nie było problemem. Level hard dropper. Ale hard. A, było bardzo proste. Tutaj mamy jakiegoś napakowanego farfocla, który sobie wskakujemy bez problemu. Idziemy tutaj. Dobra, jest, jest, mamy to. Czyżby tutaj była niewidzialna podłoga? A czyżby się domyśliłem tym razem? To wystarczy teoretycznie przeskoczyć. Poziom 53. Cyk. I mamy zablokowany 54. A to dlatego, że musimy się obrócić, przejść tutaj i... Aha, i to nam odblokowuje tu ścianę. Sprytne, bardzo ciekawie zrobione. Bez problemu. Tutaj będzie trapik, albo i nie będzie trapika, tu będzie... Też nie będzie trapika, ale tu już musi być trapik. Też nie ma. Dobra. 90% wykonawców tych map chowa tam trapy. Dobra, od bomby przebiegamy. Tak też myślałem. No to tu od razu na speedzie przejdziemy kolejny poziom. Łatwiutko. No i hop. Hop. To też było proste. To już trochę mniej. Jak ja mam to przejść? Muszę chyba iść tam na... O! No i tu sobie przejdziemy raczej lightowo, najwyżej nas zabije to coś. Jesteśmy. Przeszliśmy już 67 poziomów. Cyk. O, ulubiony poziom wszystkich 13-latków, którzy dowiedzą się, co oznacza ta liczba. A, bo tu jest drugie wejście, zobaczcie. Tędy pewnie będzie wejście. Dobra. Ogarniam temat. Tutaj wystarczy hopsnąć. No oczywiście. Nie trzeba było nigdzie kombinować, iść dookoła. To też chyba raczej jest bait. Idziemy po prostu... Tym razem schował trapa! 3/4 za nami. Pokczam, widzowie. Jest naprawdę super. Okej. Okay. Kakanko. No tutaj już widać, że w dalszych poziomach trochę mniej kreatywności. Już twórca się mniej starał, już mu się mniej chciało. Wiedział, że watch time będzie krótszy itp. itd. Dlatego też postarał się mniej więcej do połowy detranu. Tu sobie zginimy po prostu. Mamy to? Jest za siódmym jakimś razem, ale poszło nawet. Co ja mam tutaj zrobić? Chyba muszę... Aha, muszę stąd skoczyć tam jakoś. Nie było to problemem. O, to ciekawe całkiem tutaj. Albo jednak nie ciekawe. Myślałem, że będzie coś bardziej kreatywnego z tego stworzone. Jak widać, tak nie było. Tutaj chillujemy bombę. 9-1. My zaraz to kończymy, kurczę, widzowie. Musiałem oczywiście zginąć, żeby koniec za szybko nie przyszedł. Jesteśmy. Zginęliśmy. O, co tutaj się dzieje? Czy to wystarczy naprawdę przejść to tak? Nie no, niektóre z te poziomy są wręcz żałosne, bym powiedział, no. Ale... No i karma cię pokarała, Paweł. Dobra, 9-5. Ostatnie 5 poziomów. Dobra, to tutaj... Słuchajcie, ostatnio progiem lajkowym było 5000 łapek. Tu mogę wam dać też ten sam próg. Możecie go śmiało wbijać, bo takie detrany to ja mogę przechodzić. Na chillku.
9-7 i 9-8. 9-9, przedostatni albo ostatni poziom, zależy czy setny jeszcze jest. Tu chyba muszę wskoczyć na to, tak mi się wydaje, i stąd sobie po prostu spaść na dół. Ty chociaż? Nie, dolecę chyba stamtąd jednak. O, bez problemu, dobra. Setny, let's go. Czy ten poziom będzie najcięższy i będzie najbardziej wkurzający? O, bonus, to pierwszy level. Super, jesteś twórcą mapy. Mamy to. Let's go. O, gratulacje. Wygraliśmy. Dziękuję ci serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że oglądałeś do końca. Zasubskrybuj ten kanał. Zostaw łapkę w górę. Było amazing. Jaki trik w ogóle. WPG Jawor. Pogchamp. Ale że to załadowało mojego skinka i wpisało WPG Jawor. Sztos totalny. Tak samo ty jesteś sztosem. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Pa, pa.